W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, przychodzę dziś do Ciebie z wielkim zmartwieniem Tobie wiadomym. Wiesz, jak bardzo przygniata mnie moje cierpienie. Wiesz, jak bardzo nie mam już sił. Dziś proszę wszystkich świętych naszego Kościoła o wstawiennictwo, powierzając się im w opiekę i błagając ich o modlitwę. Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, spójrz na mnie z matczyną miłością, przytul do swojego serca i daj mi pocieszenie w zmartwieniu. Święci Michale, Gabrielu i Rafale, dodawajcie mi siły do walki, by nigdy nie zabrakło mi wiary, bym nigdy nie zwątpiła w dobroć i opiekę Pana Boga pod wpływem bólu, który teraz przeżywam. Wszyscy święci aniołowie, czuwajcie nade mną i módlcie się, by ta trudna sprawa w moim życiu została wkrótce rozwiązana. Wszyscy patriarchowie i prorocy, błagam, módlcie się za mnie. Módlcie się o mądrość dla mnie, bym potrafiła znaleźć wyjście z sytuacji, która po ludzku zdaje się być dla mnie za trudna. Dodawajcie mi odwagi, rozjaśniajcie umysł, bym potrafiła odmienić swoje życie, bym umiała stać się nowym, lepszym człowiekiem. Wszyscy apostołowie i uczniowie naszego Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za mnie i pomóżcie mi zachować czystość serca. Nie pozwólcie, bym w obliczu własnych problemów zapomniała o moich bliźnich, również potrzebujących pomocy. Wszyscy święci męczennicy, błagam, módlcie się za mnie i dodawajcie mi odwagi. Pomóżcie mi codziennie uświęcać się w moim cierpieniu. Pomóżcie, by było ono dla mnie najcenniejszą nauką i wydało owoce na chwałę Pana. Wszyscy święci biskupi Kościoła, kapłani i zakonnicy, módlcie się za mnie. Dodajcie mi pokory i cierpliwości, bym godnie znosiła to, co mnie spotkało. Wszyscy święci świeccy, módlcie się za mnie i nauczcie mnie, jak mam się nie poddać, jak czerpać natchnienie z Ewangelii i żyć nią na co dzień. Panie Jezu Chryste, przez wzgląd na Twoje cierpienie na krzyżu, ulituj się nade mną i wszystkimi cierpiącymi na tej ziemi. Panie Boże, w Trójcy Jedyny, obdarz mnie swoim miłosierdziem. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!